Witajcie, kochani. Spotykamy się ponownie u Gilmorek. Dziewczyny są na wakacjach. I Rory właśnie wstała. Jest, słuchajcie, 5 rano. Wcześniej mi się dziewczyna obudziła, no ale okej. Biegnie chyba do toalety. To już ją puścimy, niech sobie biegnie. Lorelai też już jest właściwie wyspana, więc damy jej. Każemy jej wstać. Aha. Tak, bo ty, Lorelai, się kiepsko nie bawiła się za dobrze wczoraj. Weź tu posprzątaj. Nie wiem. Może rozpal i relaksuj się razem. To przy okazji Luke też tutaj przyjdzie za chwileczkę, mam nadzieję. Przygotujemy coś do jedzenia, sobie w ognisku upieczemy i wybierzemy się trochę pozwiedzać. Myślę, że z dziewczynami spróbujemy się spotkać z pustelnikiem. Spróbujemy odszukać pustelnika i go odwiedzimy. No, Lorelai, rozpal. Rozpal ognisko. No co? No, ojejku, no aha, tak, ja ci kazałam relaksować się, ale bez... tak, nie zdara. No, Lorelai niestety sprawności takie, sprawności polowe ma kiepskie. Rory, idziesz tutaj? Idziesz. O, Luke przyszedł, tak, śmieje się z Lorelai i wlazł w nią przy okazji. Ręka wystaje. Weź upiecz coś. Hot dogi wegetariańskie. Rory, ty też, bo ty też zaraz będziesz głodna. Piecz hot dogi wegetariańskie. Tak, opowiada Luke historię chyba. Zjedzmy śniadanko. Luke, też byś coś zjadł. Kurczę, trochę mnie martwi to, że nie za bardzo idzie się tutaj, mając go. Nie da się nim kierować, a ponieważ my mamy namiot, to on się nie wyspał, bo on sam do namiotu naszego nie wejdzie. No, my nie mamy łóżka, żeby on się mógł położyć, więc trochę tutaj, jak widzicie, czuję się nieswój, bo jest zmęczony. Więc tak się, kurczę, zastanawiam. Może go jednak do domu wysłać. Nie wiem. Dobrze, dziewczyny, zjedzcie, tak? Zjedzcie. I pójdziemy odwiedzić naszego... Co tu się świeci? Co to jest? Wiewiórka! Ty, ej, ludzie! Ale czadzior. O kurczę. I pójdziemy odwiedzić pustelnika lub pustelniczkę, bo nie wiem, kto jest w tej rozgrywce. Tak. Jeszcze tylko niech Rory pójdzie się umyć przedtem. Tutaj Lorelai nie potrzebuje. Kurczę, tak się... Powiem wam tak, Lorelai się poparzyła. Wam powiem tak. To nie jest nam totalnie przydatne do niczego, więc ja to sprzedam. Rozmnożymy żabę. Bo tak, bo to zawsze są jakieś pieniądze. O, zgasiłeś. Patrzcie, jaki mądry zgasił ognisko. Wiecie co, no zostaniemy tu jeszcze jedną noc, więc ja jeszcze skoczę. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie tu można kupić łóżka? Kupię łóżko. Kupię łóżko, postawię je przed namiotem. To może Luke się trochę w nim prześpi. Kurczę, gdzie to jest? Ja nie mogę, ale... O, tu. Dobra, widzę. Już widzę. Lorelai, co ty taka jesteś? Byle jaka. Weź... Tak. No i potem się wybierzemy, tam gdzie mieliśmy się wybrać. Rory? Rory jeszcze je. A Luke gdzieś poszedł. No, trudno. Trudno. A nie, Luke chyba wszedł. Patrzcie, poszedł się przespać.
To dobrze. To dobrze, że Luke poszedł się przespać. To bardzo miło. Ale może... Słuchajcie, może jednak kupimy. 300 kosztuje łóżko. Co? Takie zwykłe? Nie wiem. A nie, jak on poszedł się przespać, to niech sobie śpi, a my sobie we dwie skoczymy. Tak, Rory biegnie się umyć. To Lorelai w tym czasie, zanim Rory się umyje, to jeszcze niech tutaj Lorelai coś sobie porobi. O, wiesz co? Pograj trochę. To ci się ta rozrywka podniesie, bo ty tam miałaś tą rozrywkę taką niziutką, no właśnie. I jak Rory wróci, to Rory tutaj, o, podejdź tu i będziemy podróżować po lasach. Będziemy zwiedzać lasy. Może znajdziemy jakiegoś robala do upieczenia. Jakoś nie, chyba nie piekłam jeszcze robali. Chyba nie piekłam, słuchajcie, ja tak się tu rozejrzę, bo może jakiegoś spotkam. Tak, o, ktoś idzie. Ale nie widzę tu robaczków żadnych. Tak. Tak. Nie no, nie widzę tu żadnych tych zwierzaczków. Czekajcie, coś tu lata, coś tu lata. Da się to złapać? Da się to złapać! Chodź tu, chodź tu, chodź. Chodź, złap motylki. Złap motylki. Zanim uciekną. Złap motylki, Lorelai, złap motylki. Idziesz tu? No, tak. O, tu znowu mi wiewiórka przebiegła. A tu coś też... A, tu coś łazi jeszcze. Dobra, tamto sobie nie łazi. Lorelai będzie łapać te... tak, i znowu się rozbiegło, nie? Ja tamtej Rory kazałam pobiec tam, Lorelai tutaj i znowu się dziewczyny rozbiegły. Och! Spięta. Nie niedźwiedź w pobliżu. Nie niedźwiedź w pobliżu. Hej! Przyjaźnie się z nim przywitaj, może się lepiej trochę poczujesz. Tak. Mamo, nagrywam, zamknij drzwi. Tak. Ojejku, zaśmierdły się te dogi. Co? Co? Nic nie ma. Ktoś ci wszystko wyszukał, tak? Dobra, słuchajcie, idziemy. Idziemy do tego. No, jak mu tam? Idziemy szukać. Jesteśmy w lesie, w granitowych kaskadach. Słuchajcie, nie wzięłam Luka, bo on śpi, niech on się wyśpi, bo on się męczył całą noc, więc no, niech śpi. A ja teraz będę szukała chatki. Chatki. Ona jest gdzieś tam, nie? Nie wiem dokładnie, gdzie. Nie pamiętam, dawno tu nie byłam, ale tak mi się jakoś kojarzy, że ona jest gdzieś w tym kierunku. Gdzieś. O, leci oreł. Oreł leci. Oreło. O kurczę. To nie będzie takie proste. Chyba mi się. Chyba widzę. Chyba widzę. Gdzieś tu? Tutaj mi się. O, słuchajcie. Jest. 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 Myślałam, że zajmie mi to więcej czasu, ale się udało. Zbadaj. Zbadaj. I ty też chodź tu, zbadaj. Szkoda, że nie ma, zbadaj razem. Chodźcie, dziewczyny. O, dostała, widzicie? O, Lorelai dostała kasiorkę. Tak. Także, no, trochę tego jest. Trochę tego zarabia. Dziewczyny biegną. Lecą, pędzą, tutaj jakieś rosną krzoczki, nie krzoczki. Zaraz sobie pozbieramy, słuchajcie, no bo dlaczego nie? Jak już tu jesteśmy, to troszeczkę skorzystamy z okazji i pozbieramy. Tak, Rory też już tutaj zaraz będzie, zaraz dobiegnie. Lorelai? Lorelai już włazi w sam środek. Rory, uważaj, o tutaj łażą jakieś te.
Lorelai, no co? Weszłaś, nie weszłaś? O co chodzi? Czemu nie? Simowie nie mogą zwiedzać nowego zagajnika, gdy czują się nieswojo. No dziewczyno, żeś tu biegła tyle czasu. No dobrze, ale Rory chociaż wejdzie. To ją ściągniemy, jak Rory dotrze na miejsce. Nie wiem, czy to się uda. No idź naprzód. Buszowanie w jeżynach. No idź dalej. A co? Kurczę. I Rory maszeruje z werwą przez chaszcze, śpiewając piosenki. Nagle zauważa coś błyszczącego. No weź obiekt. W sensie ja tu dawno nie byłam. Ja nie wiem, jakie interakcje trzeba wykonać, żeby się tam dostać. Oczy leśnego potwora. O, nie udało się. Słuchajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz. A Lorelai też ustawię na badanie. No i co, a ty poszłaś, zdążyłaś, nie zdążyłaś? A, nie, to idź najpierw, zrób najpierw. Buszowanie w jeżynach. No idź naprzód, idź. Kurczę, ja naprawdę, no nie pamiętam, nie? Będziecie się ze mnie śmiali, ci, którzy grają regularnie tutaj. Bo ja rzadko z moimi simami tu w sumie... przejść przez pajęczynę. Co to tam pajęczyna? Psy. Ja rzadko tu przyjeżdżam z moimi simami. Jakoś tak nie moja bajka. Buszowanie wieży na zdrzemnie się kontynuuj. Słuchajcie, ja... jak to się mówi... Jak to się mówi? Aha! Tak, czekajcie, bo nie mogę się tutaj skupić. Idź w stronę Sima. Tak, chcę. No, udało się, słuchajcie. Udało się. Tak, kochani, spotkaliśmy pustelniczkę. Tak, Simy moje mają totalną wolną wolę. Co ty będziesz robić? Aha. I zostawiłam je na chwilę, bo tam rodzina mnie wołała. Musiałam odejść, a jeszcze się nie załadowało. No i teraz Rory sama sobie tutaj buszowała po polance. No i spotkała pustelniczkę, jak widzicie. Słuchajcie, myślę, że tak, sprowadzimy tutaj Lorelai. Przenieś Simkę. Oj! Jesteś. Dzwoniłaś do kogoś. Lorelai, weź ty tam się zapoznaj z tą pustelniczką. Przywitaj ją przyjaźnie. Ona tutaj... A, ona tu podlewa swoje rośliny. Patrzcie, ale czadzior. Trochę tu tego jest. Super. Tylko grzybki. Widzę, że już rosną. Wiecie co? O, można teraz usuwać dzikie rośliny. Weź zbieraj. To jest to samo, nie? Ale nie będziemy zbierać dużej ilości, tylko po prostu pozbieramy sobie próbki, żeby je u siebie zasadzić. Tu jeszcze wszystko jest nieaktywne. No to nie, no to nie. A jeszcze zobaczmy, czy gdzieś coś nie rośnie. No z reguły to trochę trwa, zanim one wszystkie podojrzewają, prawda? Rory tutaj sobie patrzy w... Ciekawe, czy to jest to samo. Roślina. Obejrzyj ten obiekt. Znamy to? Zebrałaś. Niezidentyfikowany grzyb. Spróbuj zidentyfikować. I szukamy dalej. Może znajdziemy coś ciekawego. O, tutaj znowu rosną. Nie wiem, czy one się czymś różnią, czy to, bo to są dwa rodzaje, nie? Jedne są trujące, a drugie są normalne. I nie wiem, czy to są te same, czy nie. Nie wiem. Umiejętność dzielarstwa. Ale chyba nie udało ci się zidentyfikować, co?
Nie, nie będziemy zbierać. O, tu znowu ptaszek jakiś ładny leci. Tu można rybki połowić. To każemy Rory połowić rybki. Nie, nie, nie. Rory chciałam. Nie przełączyło mi. Chciałam, żeby Rory. Czemu mi przełączasz na nią? Czemu nie możesz łowić Rory? A gdzie ty w ogóle polazłaś? A Rory poszła do obozowiska. Pfu. Wiem, że moi simowie sami tutaj działają. Wiesz co? Wędkuj na coś, nie wiem na co, tylko nie na winogrona. Na winogrona. A dobra, wędkuj na winogrona. W sumie masz ich tyle, że i co? O, jest i domek, jest i domek. Rory, chodź tu. Wróć tu do nas, do mnie. I podejdź tu, nie wiem, gdzieś ty polazła, podejdź tu. Ja w sumie Rory, chciałam, żeby Rory wędkowała. Rory, podejdź tu, ojejku, podejdź tu. Gdzie ty jesteś w ogóle? Czy tobie coś trzeba? Tak, ty głodna jesteś. Czy jeszcze nie jesteś głodna, ale zaraz będziesz. Tak, idź połowić Rory. Idź na ryby. Lorelai, no trochę się tutaj obie porozrywajcie. A ja tu jeszcze spojrzę, bo tutaj są. Tu jest też ogródek gdzieś, nie? Przy tym domku. Z drugiej strony. O tu. Tu gdzieś powinien być ogródek. O tu coś rosło. Widziałam. Tu rosło. O. Jeżynki. Coś tu jeszcze rośnie? Tak. Bazylia. Coś jeszcze? Marchew. O, i tutaj jeszcze. Kurczę. Tu rosną roślinki. O, właśnie. Co to jest? Roślina nieznana. Dobra, zbieraj. Zbieraj. Tak, Lorelaj. O, Lorelaj złowiła krowokwiat. Tu nic nie ma do zebrania. No, ale tamte zbierz. I wiesz co? Pewnie nas wygoni, bo z tego, co widziałam ostatnio u The English Simmer, to Simowie już wyganiają z domu. Jak ktoś chce skorzystać i się przespać, czy coś. Ale może nas nie wygoni, bo jest nieobecna, to gotuj. Gotuj jajecznicę. Zjemy sobie z Rory. Tam Luke sobie radzi. Rory łowi rybcie. Rybcie. Rybki. O, czekajcie, to chyba można złapać. Łapowady. Lorelai złowiła tego, czy Rory? Lorelai chyba, bo ona łowiła na przynętę. Motylki masz, dobrze. Ja bym jakiegoś żuka chciała złapać do upieczenia, ale tu nigdzie nie widzę żuczków. A nie wiem, czy. Nie wiem, czy motyle się zaliczają. Tu znowu jakieś te. Osiągnęła poziom 5 gotowania. Super. Fajnie. O! Rory, weź tu pokop trochę. Trochę tu pokop. I zaraz wrócimy do obozowiska, słuchajcie, jak tylko zjemy, bo. O, łapowady, będziemy mieć świetliki. I co to jest? Wiewiórka! Wiewiórka, zobaczcie! Oj, uciekła! I tam następna poleciała. Ale sweet. Lorelai, gdzie ty gotujesz, tak? Tak, jeszcze gotuję. No dobra. Weź zawołaj na posiłek. Nie, nie możesz. To weź porcję. I Rory, ty też weź porcję. Jeszcze jak zje Lorelai, to jeszcze jej każemy trochę połowić, bo no jest okazja. Słuchajcie, jest okazja, żeby połowić tutaj w tym źródełku. Ono, w nim są wyjątkowe rzeczy, co ty będziesz oglądać. Aha. Także skorzystajmy z tej okazji, że tu jesteśmy. I powędkuj jeszcze na przynętę. Czarna barzyna, cokolwiek to jest. Okej, spoko.
Powędkuj na jagodę krowokwiatu, bo ja nie zamierzam dziewczynom sadzić krówki. A może? Kurczę. To na winogrona. Czekajcie, weźmiemy jakieś tanie. To są drogie. Kurczę. Drogie mamy te winogronka. No dobra, wędkuj na to. Rory, idziemy. Rory będzie łapać zwierzaka. Nie wiem, gdzie my je położymy, te zwierzaki, ale dobra. Tak, Rory, niczego nie udało się złowić. No trudno. Trudno, mamy zwierzaczka, tak? Tak, co to jest? Ważka. Co można z nią zrobić? rozmnażaj żabę. Lorelaj, ty też. I zaraz będziemy lecieć z powrotem do Luka. Ciekawe, co on tam robi w tym obozowisku. Tak, słuchajcie, ja nie wiem. No, zostaniemy jakoś do niedzieli, do południa z dziewczynami. Jeszcze będę chciała, żeby właśnie polatały sobie po lesie, może pozbierały coś ciekawego. Może coś znajdą do ogródka. I będziemy wracać, nie? Z tej wyprawy. Tak, Rory, biegnij jeszcze tutaj, złap świetliki. Lorelaj, co ty robisz? Łowisz. Dobrze, łów, kochana, bo może złowisz coś fajnego. Chociaż ty nie masz chyba też umiejętności jakichś nadzwyczajnych. Tak, Rory jest głodna. Masz świetlika, super. Ciekawe, czy świetliki można jeść. Ja tu tylko o jedzeniu. Dobrze, Lorelaj łowi. Dawaj, dziewczyno, dawaj. O, widziałaś, to była jakaś fajna ryba. Weź ją, złów. Tu chlusnęła ci jakaś taka fajna. Ej, a ty... Aha, nie, okej. Okay. Bo ja patrzę na Lorelaj, a tu mam Rory i patrzę, że ona jest nienajedzona. Lorelaj, jak ty? Pewnie ja wcześniej Rory kliknęłam wróć na kwaterę. Przez przypadek. Tak to bywa ze mną. No, Lorela, jak ci idzie to łowienie? Jak ci idzie łowienie ryb? Tak, łowienie ryb jest nudne, ja to wiem. Znaczy, ja nigdy nie próbowałam. Złowiona nowa ryba! O, udało się. Czekajcie, co to? Jakaś nowa ryba. O, co to? Sandacz amerykański! Kochani, słuchajcie, wypas. Wypas, powiesimy chyba na ścianie normalnie. Dobra. Złowisz coś jeszcze, Lorelaj? Ja nie wiem, dlaczego ja bardzo w Sims 4 lubię umiejętność łowienia ryb. O, Rory jest i zaraz przyjdzie... Ojejku, jaka zmachana. I o... Nasza znajoma przyszła. O czym możesz z nią pogadać? A, ta, ta, ta. Narzekaj na rodziców. Więcej opcji. A czemu ty przyszłaś do łazienki? Żartuj o dziwacznych zwierzętach. Dobra. Dobra, kochani. Niech Rory sobie szama. Jak ona sobie wszama, to się wrócimy do obozowiska. Może do tego czasu Lorela jeszcze coś złowi. Może się uda. Fajnie by było złowić coś jeszcze ciekawego. O, tu masz tego kwiatka takiego, tak? Nieznany kwiatek. Spróbuj go potem zidentyfikować. I to też. O, i mamy kolejną rybę. To jest chyba drugi. Mhm. Drugi sandacz. Rory? Super. Nie, 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 Rory, nie. Ty wróć sobie już do obozowiska i my też już wrócimy. Tak. My też już zaraz wrócimy. Jeszcze spróbujemy tej identyfikacji. Nie udało się. Tego chyba też nie. O, wiem, słuchajcie. Chyba można kupić książki o tych roślinach, nie? O tej ziołologii. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, że są tam książki. Okej, okay, jesteśmy w obozowisku. A, ty, Rory, masz jakąś tą kapsułę.
Pewnie ją wykopałaś. Otwórz ją. Zobaczymy, co tam znalazłaś ciekawego. Popi! Popi. No spoko. Co tobie trzeba, dziecko? Aha, ty jesteś głodna. Nie dojadłaś widocznie. To weź sobie tutaj. Aha, nie możesz. To śpi. Odpręż się i śpi. Lorelai, Lorelai, już to zrobiła. Już poszła spać. Nie mam pojęcia, gdzie jest Luke. Nie wiem. Być może również śpi w namiocie, a być może gdzieś chodzi tutaj po okolicy. Trudno wyczuć. Nie będę go szukać, bo już ciemna noc zapadła. Tak, kochani, słuchajcie, żegnam się z wami. Na dzisiaj to już koniec. Mieliśmy taki leniwy dzień w lesie. Zobaczymy, jak będzie w niedzielę. No, już jest niedziela, już jest druga, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał kolejny dzień naszego weekendu w lesie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, kochani, i pa, pa.